A na początek współtwórca Polskiej Szkoły Dokumentu, reżyser i teoretyk filmu, Kazimierz Karabasz, który otrzymał dziś doktorat honoris causa Szkoły Filmowej w Łodzi. Profesor ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Jego wieloletnie dokonania uczcili studenci i wychowankowie. Na uroczystości była Agata Stachura-Ścieżko. Profesor Kazimierz Karabasz pokazywał w swoich filmach przeciętnego człowieka i jego zwyczajne sprawy. W jego imieniu wyróżnienie odebrała dziś bohaterka filmu dokumentalnego z 1973 roku Krystyna M., pani Krystyna Ciecierska. On zbudował pewien fundament, na którym właściwie stoi współczesna i w ogóle polska kinematografia dokumentalna, bo on wyznaczył pewne kierunki, na przykład gatunkowe. Profesor Karabasz wychował pokolenia filmowców, a wśród jego wychowanków są nazwiska ściśle związane z łódzką szkołą filmową. Krzysztof Kieślowski, Jacek Zygadło, Paweł Łoziński, ale też obecny rektor szkoły Mariusz Grzegorzek. Ta mieszanka polegała na jego niebywale przenikliwym spojrzeniu, takiej delikatności, pewnym dystansie, właśnie takiej apoteozie, takiego zen dokumentalnego, prawda? Czyli takiego, że człowiek, bohater, trzeba mu się przyjrzeć, trzeba mieć tę cierpliwość słynną, o którą on tak apelował, prawda? Trzeba go ogromnie szanować, nie ingerować w tę sytuację. W historii filmu polskiego funkcjonuje termin szkoła Karabasza, oznaczający metodę kręcenia dokumentów w oparciu o długotrwałą obserwację, a nie inscenizację. W tym czasie, gdy zaczął działać Kazimierz Karabasz, to po prostu polski dokument zaczął przeżywać swoje złote lata i on należał do tych najbardziej przednich postaci, właśnie tych złotych lat. Własne, autorskie podejście do filmów, oddech prawdy i autentyzm, o tych wartościach, których znaczenie podkreślał profesor Karabasz, wykładowcy uczą i dziś studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tej cierpliwości jednak, szacunku, cierpliwości, takiej pokory, takiego bycia na drugim planie, nie wypychania się przed bohatera. No myślę, że to jest ważne. Kazimierz Karabasz urodził się w 1930 roku. Studia w Łódzkiej Szkole Filmowej rozpoczął w 1950, a na piątym roku nakręcił swój pierwszy film Jak co dzień. Jego najsłynniejsze dokumenty to Muzykanci, Rok Franka i Spotkania. W latach 1982-87 był wykładowcą, profesorem i dziekanem Wydziału Reżyserii, a od 2000 kierownikiem Zakładu Filmu Dokumentalnego. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Ja nie wiem, jak jest z ostrością. Samo się ostrzy. Co? Samo się ostrzy.